30 kwietnia wspominamy świętą Marię od Wcielenia, Gerd Martin, zakonnicę. Teresa przyszła na świat w Tours, we Francji, 28 października 1599 roku w rodzinie piekarza Florenta Giarda i Jean Michelet. Zgodnie z wolą rodziców, mając 17 lat, wyszła za mąż za Claude'a Martin, właściciela przędzalni Jedwabiu. 2 lata po ślubie zmarł jej mąż, zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. Mimo propozycji powtórnego małżeństwa postanowiła pozostać wdową. 24 marca 1620 roku doświadczenie mistyczne wprowadziło ją w świat, którego wspaniałości nie podejrzewała. Weszła na drogę, która doprowadziła ją aż do najgłębszej zażyłości z Bogiem Trójjedynym, którego wymagania czystości zażądają od niej bolesnych wyrzeczeń. W kilka lat później 10-letniego syna, późniejszego Benedykta, oddała pod opiekę siostrze, a sama wstąpiła do Urszulanek. Następnie w 1639 roku wyjechała do Quebecu, gdzie podjęła pracę misyjną. Nauczyła się języka Irokezów, pracowała wśród Indian, napisała dla nich słowniki i katechizmy. Nazwano ją Teresą Nowej Francji. Była mistyczką. Pozostało po niej ponad 12 tysięcy listów, które są jednymi ze świadectw życia kolonii francuskiej w XVII wieku na Nowej Ziemi. Zmarła 30 kwietnia 1672 roku i pochowana została w założonym przez nią klasztorze. Święty Jan Paweł II ogłosił ją 22 czerwca 1980 roku błogosławioną. W kwietniu 2014 roku papież Franciszek na mocy tzw. kanonizacji równoważnej rozszerzył jej kult na cały Kościół i ogłosił, że odtąd przysługuje jej tytuł świętej. Jest patronką Urszulanek i Kanady. Biografię napisał jej syn Klaudiusz, asystent przełożonego generalnego Benedyktynów. Módlmy się. Boże, Ty co roku dałeś nam radość ze wspomnienia świętej Marii od Wcielenia. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłosierny.